Cześć Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Ojciec Święty Franciszek, w trakcie dzisiejszego spotkania z wiernymi, zadał im pytanie: czy na naszej drodze utkwiliśmy wzrok w Chrystusie, który nam towarzyszy? W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek przywołując ewangelię o przemienieniu na górze Tabor podkreślał, że płynie z niej jasne przesłanie co robić, by nasze życie jaśniało blaskiem Pana. Un po, come in Nigdy nie odrywaj oczu od jasności Jezusa, trochę tak jak to czynili w przeszłości rolnicy, którzy orząc pola skupiali wzrok na konkretnym punkcie przed sobą i utrzymując wzrok utkwiony w celu wytyczali proste bruzdy. To jaśniejące Boże światło jest w każdym człowieku, w szczęśliwych oczach naszych bliskich, jak i łzach obcych nam ludzi, mówił papież. Otwórzmy się na światło Jezusa. On jest miłością i życiem bez końca. Na niekiedy krętych ścieżkach życia szukajmy Jego oblicza, pełnego miłosierdzia, wierności i nadziei. Pomaga nam w tym modlitwa, słuchanie Słowa Bożego, z sakramenty, zwłaszcza spowiedź i Eucharystia ale także spojrzenie ludziom w oczy, ucząc się dostrzegania jasności Boga w każdym i pielęgnując zdolność zadziwienia się tym pięknem, które jaśnieje w każdym, nikogo nie wykluczając, dodał Ojciec święty. Do końca marca z inicjatywy Platformy Obywatelskiej ma powstać wniosek o postanowieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Koalicja rządząca napotyka tutaj na opór Trybunału Konstytucyjnego, a według opozycji i Pałacu Prezydenckiego jej faktycznym celem może być wyrzucenie z Banku Centralnego przeciwnika euro. W styczniu regulacje o postawieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu badał Trybunał Konstytucyjny. Orzekł, że przewidziana do tego bezwzględna większość to naruszenie ustawy zasadniczej sędziowie za wystarczającą uznali dopiero większość trzech piątych. Styczniowy wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny w znacznie większym stopniu niż było to wcześniej chroni niezależność prezesa NBP. Wyjaśnia konstytucjonalista profesor Anna Łabno. Koalicja rządząca nie ma w Sejmie większości trzech piątych. W składzie, jaki orzekał w Trybunale Konstytucyjnym, nie było też trzech sędziów, których wybór Platforma konsekwentnie odrzuca od momentu, gdy w 2015 roku władza trafiła w ręce PiSu. Wbrew temu w Platformie nie porzucono planów, by postawić na swoim. Poseł Janusz Cichoń, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, ogłosił, że trwają prace nad wstępnym wnioskiem o pociągnięciu profesora Adama Glapińskiego do odpowiedzialności. Merytory. Opracowany wniosek planujemy złożyć w Sejmie do końca marca. W umowie koalicyjnej podpisanej przez platformę PSL Polskę 2050 i lewice jest zapis o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej, i tu cytat tych, którzy bezprawnie próbowali zmienić ustrój państwa, ale nie pada w niej nazwisko profesora Adama Glapińskiego. Stąd poseł Dorota Olko z partii razem ma wątpliwości czy ostatecznie wniosek zostanie poddany pod głosowanie. Nie było tutaj zgody e, tej większości Sejmowej, żeby Adama Glapińskiego Stawiać przed Trybunałem Stanu, więc trochę mi trudno w to uwierzyć. O to co platforma zarzuca profesorowi Adamowi Glapińskiemu, pytamy poseł Agnieszkę Pomaskę. Był na wezwanie polityków i jeździł do polityków i ustalał z nimi wspólną politykę monetarną. Drugi zarzut, jaki poseł z platformy podnosi przeciwko prezesowi NBP, zamyka się w jednym haśle: inflacja. Inne państwa traktują politykę monetarną poważnie. W innych państwach inflacja też szalała, dlatego poseł Jarosław Sachajko z Kukiz 15 mówi, że pozostawienie banku centralnego w rękach profesora Adama Glapińskiego uniemożliwi premierowi jego inne plany. Po co potrzebny jest obecnej koalicji Narodowy Bank Polski? Po to, żeby przyjąć Euro. Bez podpisu prezesa Narodowego Banku Polskiego nie da się przyjąć euro. Pałac prezydencki podziela te obawy, wynika ze słów doradcy głowy państwa Błażeja Poborzego. Osoba prezesa Glapińskiego jest gwarancją niezależności Banku Centralnego i jednoznacznej obrony polskiej waluty. Zwolennikiem euro w Polsce jest Polska 2053 na Odpowiedź, jaką na pytania posłów suwerennej Polski przesłał resort finansów wskazuje, że referendum w tej sprawie już się odbyło, wraz z referendum o przystąpieniu do Unii. O dacie wejścia do strefy euro ma zdecydować rząd, choć i on musi się liczyć z zapisami konstytucji, a ta jasno określa, że o polskim pieniądzu decyduje Narodowy Bank Polski, a nie Europejski Bank Centralny. W rozmowie z redaktorem Dariuszem Pogorzelskim na łamach naszego dziennika profesor Gabriela. Masłowska z Rady Polityki Pieniężnej wyjaśnia, że ominięciu tego zapisu Konstytucji może służyć stawianie prawa unijnego ponad ustawą zasadniczą. Wobec tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, w jak bezwzględny sposób jest łamane prawo i lekceważona Konstytucja, to nie można wykluczyć ominięcia ustawy zasadniczej przy wprowadzeniu euro. Profesor Mieczysław Ryba mówi o silnych związkach premiera z Brukselą, a chaos jaki towarzyszy dziś jego działaniom może w przyszłości wymusić zmianę konstytucji. Ale jemu chyba nie chodzi o nową konstytucję, tylko chodzi mu o to, żeby to było prawo unijne nad prawem polskim, państwo unijne nad państwem polskim. Kadencja profesora Adama Glapińskiego kończy się za ponad cztery lata. Jest list otwarty do resortu zdrowia tych wszystkich, którzy chcą chronić życie poczęte. Towarzyszy mu petycja o ochronę dzieci i młodzieży w szkołach. Na pakiet, jaki resort zdrowia określił hasłem Bezpieczna, świadoma ja, składają się z jednej strony postulaty służące poprawie jakości opieki okołoporodowej, z drugiej postulaty wprost przeciwko życiu człowieka na wczesnym etapie rozwoju. Dlatego ci, którzy chcą chronić życie, w tym Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, kierują list otwarty do minister zdrowia Izabeli Leszczyny. I zwracają w nim uwagę na manipulację pojęciem bezpieczeństwa. Jest to celowa manipulacja, mająca wprowadzić użytkowników, mająca wprowadzić obywateli i opinię publiczną w błąd. Mówi Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Pakiet resortu zdrowia łączy tak tzw. aborcję na życzenie, finansowanie metody in vitro, eugeniczne ukierunkowanie badań prenatalnych i nieograniczony dostęp do środków, jakie mają działanie wczesnoporonne i są niebezpieczne dla. Dla zdrowia dojrzewających dziewcząt, wszystko to razem czyni z tego pakietu dokument, jaki na ogromną skalę odrzuca poczęte życie, które chce być przyjęte. I ma prawo być przyjęte. List otwarty w sprawie pakietu Bezpieczna świadoma ja podpisało kilkanaście organizacji prorodzinnych. Bardzo mnie to cieszy, że potrafimy zjednoczyć się w tym froncie walki po prostu o nasze najmłodsze pokolenie. A teraz, teraz jest czas na podpisy zwykłych rodziców, zwykłych nauczycieli, wychowawców, dziadków, wszystkich tych, którym leży na sercu los naszych dzieci, los naszej młodzieży. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zbiera podpisy pod dodatkową petycją. Podnosi, że działaniom resortu zdrowia towarzyszy postulat narzucenia w szkołach permisywnego modelu edukacji seksualnej. Jeżeli my w tym momencie czegoś nie zrobimy, to walec propagandowy przejedzie przez wszystkie polskie szkoły. Petycja jest skierowana do minister edukacji, ale jej treść trafi też do prezydenta, premiera, minister zdrowia, a także rzecznik praw dziecka, która działa w oparciu o ustawę, gdzie wprost jest zapis, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na następne wydanie o godzinie 18:05.